tak, panie Tomaszu. Da się to naprawić. Panie prezesie, kochany, wszystko się da. Wszystko się da. A Mariusz mnie zapewnił, że przeciwnie właśnie, że się nie da. Ja śrubokręcika tego nie miałem, tylko nożem tam, dzióbkiem, tym czubkiem tam próbowałem, no. Śrubka się obluzowała i to... Kurwa! Przepraszam. Szkło. Chce wypadać. O. I gotowe. I widzisz, i gotowe. No to zobaczmy. O tak. Tak, tak. Nie. No pięknie, to... No ile się za to należy, panie Tomaszu? Nic. Panie prezesie, mama mówiła, żeby nic od pana nie brać. Ani grosza. To co? Jest może jeszcze coś do zrobienia? Może mi by pan wymienił szybkę w telefonie, bo pękła. Pięknie. No, może coś tam by się znalazło, to szczerze, jak się śpieszy. No mecz idę. Ale to dopiero wieczorem. Legia! Legia Warszawa! No pięknie, bo widzę, że z pana tu jest ten taki kibic. Pseudo taki raczej. Pseudo. No ale zapalony. No teraz to już nie tak jak kiedyś, bo mam astmę. Jak zakryję twarz szalikiem, to się duszę. Ja to tam się mało znam na tym waszym futbolu, ale... Słyszałem, że ostatnio zainteresowanie tą dyscypliną spada, bo... Ta Legia grała ostatnio z jakimś takim dobrym zespołem. Real. Co? Real. Madryt. No i na ten mecz to nikt nie przyszedł. Wiadomo, emocje. Emocje. Dzisiejsi kibice to nasi żołnierze wyklęci. To wiem. Panie prezesie, my też czasami robimy takie ustawki w lesie. A pięknie. A to pięknie. Po pierwsze tak, chciałem panu podziękować za to, że pan mi założył to konto w banku. Widzę, że pan się zna na takich młodzieżowych sprawach. Wiem. Globus. Przynieś. By pan naprawił, bo no, się świecił, a teraz przestał i... Nie świeci. Pan jakoś po swojemu zerknął. No i jak? Ja pierdolę. Przepraszam. Jaki dziwny ten globus. No bo to jest globus polski. Ale dlaczego taki? Takie hasło mieliśmy. Polska jest najważniejsza. No i to jest pokłosie. Mariusz, nawet mi nie wspominaj o tym głupim filmie. Dobra, to jedę po narzędzia. Przepraszam. O, no i jak? Naprawiłeś te okulary? Matka, narzędzia, naprawiłem. Na pewno naprawił. Pani ma zdolnego syna. Ja mam córę. No, mój to taki zdolny, że jak kiedyś mi się kluczyki od auta zatrzasnęły w samochodzie, to od trybiga otworzył, nie wiadomo jak. Z przyzwyczajenia, kurwa, mało matce radia nie wyrwała. Tomek. Matka, spoko. Dobra, idę naprawić ten globus. Tylko jak tam będziesz naprawiał, to uważaj, żebyś czegoś nie popsuł. Panie prezesie, o audiencję ma zaszczyt poprosić. Pan wiceprezes... Przychodzi. Wicepremier, wiceprezes Rady Ministrów, przewodniczący Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, minister rozwoju... Dzień dobry. Dobrze. A dzień dobry, dzień dobry. Kawaler odrodzenia Polski, kawaler Krzyża Wolności i Solidarności, pan Mateusz... Dobra, dobra. Niech wchodzą. Dzień dobry. A gdzie reszta? Jaka reszta? Przecież zapowiedziałeś tłum ludzi. Nie, to on, wszystko w tym jednym. A. No brawo. Widać, że uzbierał pan więcej tytułów niż Stefan Batory. On miał więcej. Książę ruski, pruski, litewski, siedmiogrodzki. No to wiadomo, tylko tak powiedziałem, żeby podkreślić, że... Pan ma dużo też tych tytułów. Konsolidacja Polski resortowej. To jest nasz cel. Świetnie, też dbam o to, żeby wszystko trzymać w garści. Panie
wicepremierze, tak się składa, że no, chciałbym, żeby osobiście przedstawił pan założenia swojego planu gospodarczego, gdyż tak się składa, że przez jakiś czas nie miałem okularów i nie mogłem w związku z tym czytać. Dlatego chciałbym zasięgnąć no, wiadomości u źródła. Słucham. No, to już mówię. Głównie chodzi o to, żeby nie wpaść w pułapkę średniego wzrostu. Po co takie rzeczy, no? Mariusz, pozwól, to nie chodzi o mnie. Proszę. Proste zasoby się wyczerpują. I trzeba przestawić gospodarkę na nowoczesne tory. Polska podlega prawom globalizacji. Niech pan spojrzy na ten globus, jak żeśmy się kurwa zglobalizowali. Przepraszam. Nie ma na co patrzeć, co Mariusz wymyślił. Proszę. Albo nie. Zanim pan przedstawi mi swoje pomysły na gospodarkę, najpierw ja przedstawię swoje. A na końcu zobaczymy, czy te dwa pomysły się ze sobą zgadzają. A dokładnie, czy pana pomysł zgadza się z moim. Proszę bardzo. Już słucham. Wobec tego ja proponuję, żeby polską gospodarkę oprzeć na kulturze węgla. Węgiel to nasze czarne złoto. Węgiel, kopalnie, górnictwo, tradycyjne wartości. Tam nie ma miejsca dla pedałów. Mariusz, pozwól. Huty, stal, surówka, stocznie, cukrownie. Krowy. Słucham? W moim okręgu wyborczym są tereny zalewowe i tam się nie da nic robić. I można tam krowy upalować, żeby się pasły. Świetnie. Włókiennictwo. Dla kobiet włókiennictwo. I w krótkim czasie jesteśmy znowu piątą gospodarczą potęgą świata, bo chodzi o to, żeby było tak, jak było. Zgadza się? No, to ja mam taki pomysł na przemysł. Nowoczesność i innowacyjność, czyli auta elektryczne, drony, awionistyka, nowe rodzaje napędu, w tym rakietowy, dotykowe ogniwa grafenowe i energia odnawialna. Przepraszam, a ja kiedy? A co? Bo chciałem się spotkać z panem prezesem. A po co? O, mam sprawę. Jaką? Proszę powiedzieć, że przyszedł pan prezydent. Umówiony pan był? Tak, byłem umówiony, że podpisuję wszystko, co mi przyślą. To ja wiem. Czy na wizytę był pan umówiony? A to nie. Bo taka nagła sprawa wypadła. Tutaj wszyscy przychodzą z nagłymi sprawami. No tak, ale chyba ja jako pan prezydent to panie, mam pewne. Panie, tutaj nie ma prezydent, nie prezydent, tylko albo jestem umówiony, albo nie jestem umówiony. Jaka to sprawa jest? Dowiem się? Bo ja mam taki wyjazd służbowy do Brukseli. Chciałem zapytać, co ja mam odpowiadać, jak zapytają o ten cały trybunał. To tylko tyle? Taką duperelą chce pan prezesowi głowę zawracać? Nie wiem, niech mi pan powie, że jak oni na drzewach siedzieli, to myśmy już widelcem jedli. I jeszcze, że to myśmy nauczyli Indian strzelać z łuku. Polacy. Tak powiedzieć. Tak, niech pan im po tak powie. Dobrze, to ja tak powiem, to idę. Niech pan idzie. Do widzenia, pani Basiu. Do widzenia, panie Arturze. A Andrzeju? No, czytam Andrzeju. Samochody elektryczne? Tak. Liczę na to, że za 10 lat w Polsce będzie 1 000 000 samochodów elektrycznych. Samochód elektryczny jak czajnik elektryczny. Tak. Albo pastuch. Jaki pastuch? Też elektryczny. W moim okręgu wyborczym jest taki
nie trzeba się na tym znać, żeby wiedzieć, no jak, przecież samochód się rusza, tak? Rusza się. No to ten kabel w końcu się tak napręży, napręży i ze ściany siup, wyskoczy, no to... A jeszcze ile tych samochodów? Milion aut, tak? No to przecież to się wszystko, jeden w prawo, drugi w lewo, no to się wszystko poplączy, po... Ale to nie będzie na kablu, to będzie na baterię. Jeszcze lepiej. Przecież, żeby taka latarka się świeciła, to ile tam się wsadza tych baterii? No i dwie okrągłe albo jedna płaska. To jest tylko latarka, a żeby auto ruszyć, no to chyba cały kufer tych baterii tam trzeba. Jeśli mogę się wtrącić, to napęd elektryczny ma niezaprzeczalne zalety. Na przykład maksymalny moment obrotowy dostępny jest od początku przyspieszenia. Tak. Silnik elektryczny ma świetny współczynnik krotności momentu maksymalnego do znamionowego. Duża przeciążalność momentem. Ale to planujecie produkcję silników synchronicznych z magnesami trwałymi? Tak. Zaplanowane do pracy z dwustrefową regulacją prędkości obrotowej. Jasno. Pan już naprawił ten globus, także już panu dziękujemy, a te całe androny, o, to... Się wyplata? Plecie się. Plecie. Androny? A drony to bezzałogowe statki latające. Uwielbiam wielowirnikowce. Synuś, i jak? Udało się? Naprawiłeś wszystko? Graj bucy, matka. A ten prezes, to który to jest rok urodzenia? No, a co cię to obchodzi? No bo technologicznie to on się zatrzymał w jakichś latach 70. Nieco z tego, ma inne zalety. Co to, biologiem trzeba być, żeby dzieci płodzić? To ile on tych dzieci napłodził? Ty nie powinieneś już na mecz iść? O, zawiążę ci tak, jak lubisz. Żebyś nie chodził z gołą szyją. Tak, o. No. I już idź. Bawcie się tam ładnie tylko. No dobrze. Niech pan robi te swoje wynalazki. Niech pan tylko tam wszystkich uczuli, jak będziecie frezować te wasze andruty, żeby wszyscy byli w kaskach. A dziewczyny, żeby miały włosy schowane pod beretem, bo to tylko patrzeć, aż maszyna wciągnie. Na wióry trzeba uważać, tak? Okulary ochronne w końcu po coś są, tak? Tak. Także róbcie te swoje nowoczesności, ale też niech pan otworzy parę kopalń. Kopalnie są nierentowne. Nie szkodzi. Ja to lubię, jak to wszystko wystaje z ziemi, się kręci to koło, jest komin. Dym leci. Dym leci, gdy wiem, że to jest fabryka, to jest potęga, a nie, że jakiś tam inżynierek w białym fartuchu coś tam dziubie. Lutuje. Coś w płytce jakiejś tam. A i niech pan zrobi tak, żeby każdego Polaka, każdą polską rodzinę było stać na auto i kolorowy telewizor. I w czas. I w czas. I niech pan nie robi podwyżek mięsa przed świętami, bo paru moich poprzedników się na tym wyłożyło. No właśnie. Innowacje, inwestycje, to wszystko jest pięknie, ładnie, ale żeby nas było na to wszystko stać, to trzeba zacisnąć pasa. No to niech pan zaciska. No, no więc właśnie, tylko że jest program 500+, jest mieszkanie plus, jest obniżenie wieku emerytalnego i jeszcze będzie pomoc frankowiczom i... To się nie da. Wszystko się da. Naszym priorytetem jest rozpasanie budżetowe, które musi pan wtłoczyć w program zaciskania pasa. Jasne? Jak światłowód. Nie rozumiem. Jak drut.
co pan taki blady? Na kota pan nadepnął? Chciałbym. Przynajmniej wtedy wiedziałbym, na czym stoję. Jak tak dalej pójdzie, to Polska rzeczywiście będzie w ruinie. Najgorsze, że nie będzie miał kto jej odgruzowywać. Bo wszyscy będziemy pod spodem. Niech się pan tak nie przejmuje, panie Mateuszu. Łatwo powiedzieć. Czas tak szybko leci. Być może za rok już nikt nie będzie pamiętał, że w ogóle był jakiś pana plan. Że pan w ogóle był. Co to? Mało razy tak było? Powiem ci, Mariusz, tak szczerze, że ja na gospodarce to się nie znam. Technologicznie to zostałem daleko, daleko w latach 70. Nie szkodzi. Ma pan masę innych zalet. Jakich? Nie trzeba być biologiem, żeby... Żeby co? Żeby... Nie trzeba być biologiem. Wiesz, Mariusz, jakbym cię nazwał, gdybyś był kotem? Jak? Bełkot. Super. Jakbym w przeszłości był, to imię jak znalazł. A propos gospodarki, to już niedługo będzie nam się żyło jak w Kuwejcie. Może i tak, ale póki co po prostu zmień piasek. Gdzie? W Kuwejcie.